Kochani, chciałabym Was bardzo serdecznie powitać na moim nowym kanale In Touch with Cultures. W dzisiejszym odcinku opowiem, skąd wziął się koncept właśnie stworzenia tego kanału, skąd moje zainteresowanie tematyką interkulturowości. Podzielę się z Wami swoją osobistą historią, która skłoniła mnie do właśnie założenia tego kanału. Od razu poproszę Was o subskrypcję, o lajkowanie moich filmików, moich postów, które będę udostępniać na stronie facebookowej, na fanpage'u In Touch with Cultures, ale też oczywiście na YouTubie i na Spotify'u. Także mam nadzieję, że będziecie zaangażowani, że będziecie uczestniczyć wraz ze mną w tej przygodzie. I takim moim marzeniem jest właśnie stworzenie takiej wielokulturowej społeczności, w której każdy, niezależnie od tego, jakie ma kulturowe zaplecze, będzie mógł się wypowiadać, będzie mógł zabierać głos w dyskusji, będzie mógł komentować i tak dalej. Może pokrótce bym się przedstawiła, więc nazywam się Adrianna, pochodzę z Polski. Zrobiłam doktorat w zakresie językoznawstwa, jestem nauczycielką francuskiego i polskiego dla cudzoziemców. Całe moje życie osnute jest wokół interkulturowości, jeżeli chodzi o moje życie osobiste, moje życie profesjonalne, ale również o moje kontakty z przyjaciółmi czy mój związek z obcokrajowcem. Chciałabym opowiedzieć Wam moją historię właściwie od początku, żebyście mogli lepiej zrozumieć, dlaczego In Touch with Cultures. Urodziłam się w Nowym Jorku w latach 90. Na Brooklynie, w rodzinie polskich imigrantów. Nie było to pierwsze pokolenie imigrantów w mojej rodzinie. Imigrantów do Stanów, ale też imigrantów do Niemiec, o czym za chwilę opowiem. W każdym razie tak, część mojej rodziny w latach jeszcze komunistycznych postanowiła spełnić swoją wersję American Dream i właśnie wyemigrować, podjąć pracę zarobkową i rozpocząć nowe życie na obczyźnie. Tam też się urodziłam, zatem już z automatu dostałam w pakiecie dwa języki, polski i angielski, i również amerykańskie obywatelstwo, za co jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom. Niemniej jednak, jak będziecie właśnie oglądać czy słuchać mnie w moich dalszych wytworach kulturowych, zrozumiecie, że mój angielski jest zdecydowanie angielskim z polskim akcentem i z polskimi błędami. A to dlatego, że miałam właśnie kontakt z Polakami, którzy na co dzień co prawda mówili po angielsku, ale z polskim akcentem, robili błędy, więc była to interferencja negatywna zarówno w języku wyjściowym, jak i w języku docelowym. Ale to nie szkodzi, bo to tylko rozbudziło właściwie od dzieciństwa moją taką ciekawość poznawczą, moją ciekawość językową, moją wrażliwość językową, interkulturową i sprawiło, że zaczęłam podążać w tym kierunku, ponieważ zwróciłam uwagę na to, że nie wiem, dzieci w przedszkolu czy dzieci w szkole mówią nieco inaczej niż niektórzy członkowie mojej rodziny. Materiał, dla mnie pierwszy taki materiał do wzięcia pod warsztat i do zastanowienia się, z czego to może wynikać. Osiedliliśmy się z powrotem w Polsce. Znowu wyemigrowała część rodziny została w Stanach. Cały czas do tej pory niektórzy tam nadal mieszkają. I jako dziecko uczyłam się właśnie angielskiego, uczyłam się polskiego. W gimnazjum wybrałam klasę językową, ponieważ te zainteresowania językowe były obecne naprawdę w moim życiu dość silnie, zostały zaimplementowane i brałam udział w różnych konkursach językowych. Wreszcie od gimnazjum dołączył do tego język niemiecki.
Język niemiecki, który również miałam okazję rozwijać poprzez kontakty z rodziną z Hamburga, którą czasami udało mi się odwiedzać, czy to w wakacje, czy też rodzina przyjeżdżała do nas. I ta przygoda z językiem niemieckim trwała 4 lata, po czym została brutalnie przerwana i no niestety nie kontynuowałam tej przygody językowej, ale never say never. Nie mówię, że jeszcze do tego nie wrócę, bo być może wrócę. W każdym razie w chwili obecnej nie jest to moim priorytetem. Po gimnazjum poszłam do liceum z językiem francuskim, do klasy humanistyczno-medialnej, bo tak się nazywał ten profil. I wówczas już od pierwszej lekcji, kiedy usłyszałam moją nauczycielkę, która wypowiadała pierwsze zdanie z podręcznika Déjà vu 1, podręcznika francuskiego do nauki właśnie w liceum, zakochałam się w tym języku. I był to taki inherentny, immanentny głos wewnętrzny, który mówił mi go for it. Idź w tym kierunku, podążaj dalej za głosem swojego serca i zbuduj tak swoją przyszłość, żeby mogła być połączona z językiem francuskim. I rzeczywiście tak się stało, bo już po liceum, w liceum miałam wiele styczności z językiem francuskim. Przedstawialiśmy różne sztuki, na przykład teatralne, na przykład Koty, musical Koty. Tak mi się przypomina teraz w języku francuskim, więc ten kontakt z językiem był. Potem poszłam na romanistykę na Uniwersytecie Gdańskim. I na romanistyce również był do wyboru dodatkowy język. Ja sobie wybrałam hiszpański, ponieważ już miałam pewne podstawy z dzieciństwa i nie będę tutaj ściemniać, tylko powiem wprost, że języka hiszpańskiego nauczyłam się niejako na telenowelach latynoamerykańskich, na telenowelach też hiszpańskich. Myślę, że każdy, kto miał możliwość w dzieciństwie w latach 90. mieć dostęp do telewizora, zna Muñeca Brava, serial Muñeca Brava, serial argentyński, który nosi polski tytuł Zbuntowany Anioł, ale też Fiorella. Namiętnie razem z babcią i mamą oglądałyśmy odcinki tych seriali i uczyłam się hiszpańskiego z dialogów, ale też chodziłam na zajęcia z zumby, na salsation. Ta przygoda trwa do dziś. I uważam, że mam gdzieś tam taką hiszpańską nieco duszę taką ekspresyjną, otwartą, emocjonalną, i ta kultura jest mi cały czas gdzieś tam bliska. Następnie zdecydowałam się pójść na studia doktoranckie. I wówczas wydarzyły się dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą było to, że mój brat lekarz przyjął pod swój dach dwóch syryjskich uchodźców, Fadiego i Ferasa, braci bliźniaków chrześcijan. I cała rodzina entuzjastycznie przyjęła tę wiadomość i zaangażowała się w proces ich inkulturacji, ich adaptacji kulturowej do naszych warunków. W porozumieniu z Fundacją Estera właśnie brat współpracował. I ja sobie wtedy pomyślałam, że skoro mam już doświadczenie w zawodzie, ponieważ już od czasów studenckich zaczęłam uczyć w szkołach językowych, w Trójmieście, MUS Centrum Języków Obcych, Language Extreme, Sopocka Szkoła Języka Polskiego, również prowadziłam kursy w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, z Uniwersytetem Gdańskim. Pomyślałam sobie, że podejmę się właśnie nauczenia ich języka polskiego, polskiej kultury. I wówczas postanowiłam podjąć studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego. Następnie również zostałam egzaminatorem właśnie podczas egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.
I to było właśnie to pierwsze wydarzenie. A drugim wydarzeniem było to, że w 2015 roku na antenie, tylko nie pamiętam już, czy to była jedynka, czy telewizyjna dwójka, pojawił się serial Imperium Miłości w wersji oryginalnej Kurzej ve Szura. Był to turecki serial. I wówczas przepadłam, zakochałam się w języku tureckim, w tureckiej kulturze, która jest mi również bliska ze względu na ich stosunek do rodziny, do relacji międzyludzkich, do też pewnego takiego joie de vivre, które mają też Francuzi. Zaczęła się moja fascynacja turecką kulturą, tureckimi serialami, która trwa do dziś. Będę o tym jeszcze nieraz opowiadać w następnych filmikach. Zatem to było to. Jeżeli chodzi o moje dalsze rewolucje życiowe, to poznałam mojego obecnego narzeczonego, który również jest cudzoziemcem. Cudzoziemcem, w którym mieszają się wpływy francuskie i wpływy marokańskie, który spędził kilka lat w Norwegii i uwielbia ten kraj, więc ta historia również jest ciekawa, ale myślę, że to nie jest historia na dzisiejszy filmik, tylko na któryś z kolei. Jeżeli chodzi o moje życie zawodowe, to tak jak mówiłam, uczyłam w różnych szkołach, nadal uczę. I nie sposób wymienić tych wszystkich studentów z różnych krajów, tylko mogę powiedzieć, że naprawdę z pięciu kontynentów, z przeróżnych krajów, z Ukrainy, z Białorusi, z Czech, z Rosji, ze Szwajcarii, z Holandii, z Bangladeszu, z Turcji, z Hiszpanii, z państw skandynawskich. Naprawdę mnóstwo studentów, też chińskich studentów na Uniwersytecie Gdańskim, można powiedzieć, przewinęło się w mojej karierze zawodowej. Również wśród moich przyjaciół mam osoby obcojęzyczne z Australii, z Turcji, ze Skandynawii, również z Ukrainy czy z Francji, które bardzo chciałabym tutaj serdecznie pozdrowić. I właśnie myślę, że to by było właściwie na tyle, jeżeli chodzi o moją historię. Jeszcze może kiedyś opowiem nieco właśnie o byciu egzaminatorem, bo to też jest zupełnie inna ścieżka zawodowa. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, że rozumiecie teraz, z czego wynika moja pasja, mój zapał i że będziecie mnie śledzić w kolejnych filmikach, w kolejnych też podcastach. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę i życzę Wam pięknego dnia.